Witam na kanale Kaktusy Mrozoodporne. O tej porze roku, a mamy początek sierpnia, większość kaktusów już przekwitła. Natomiast te, które kwitły, zawiązały nasiona. Część z nich pochodzi z moich zapyleń. Jak widzicie, owoce już dojrzały. Będę je właśnie zbierał. Później wrzucę je do torebek papierowych, a w wolnej chwili będę czyścił. Oczywiście zbieram tylko te nasiona, które same odpadają. Jeśli zdążę, bo zwykle jest tak, że mrówki próbują się do nich dobierać, ponieważ są dość słodkie. Te, które nie chcą odpaść, nie urywam ich na siłę, czyli nadal nie są dojrzałe. Tak jak widzimy, o tutaj już odpadł owoc, więc ja po prostu wrzucam go w torebkę, opisuję, no i na wiosnę przyszłego roku będziemy wysiewać. A co w przypadku, kiedy owoc już pękł, czyli widzimy, że jest dojrzały, a nie chce odpaść? Otóż nic. Nie usuwam oczywiście tych owoców na siłę. Jeżeli te mrówki się najedzą, no to trudno. Natomiast nie usuwam tych owoców ze względu na to, żeby nie uszkodzić samej rośliny. A takie rośliny, które posiadają te uszkodzenia, po prostu mogą gorzej zimować. Może też dojść do infekcji grzybowych. Także nic na siłę. A nasion starczy dla każdego. Jest to duży owoc, więc jak najbardziej. Mrówki też się najedzą, a ja coś będę miał do wysiewu. Także nie robimy tego na siłę. Nasiona są wypłukane. A teraz je wysuszymy. Nasiona zostały przepłukane. Przełożyłem je na ręcznik papierowy. Zaznaczyłem sobie flamastrem, co to za porcja. Po całkowitym wyschnięciu nasiona przełożę do papierowych torebek i będą czekały na wiosenne wysiewy. Ważne jest, żeby te torebki były papierowe, oczywiście w woreczkach plastikowych, to tam raczej przez krótki czas, bo takie dość świeże nasiona to mogą gdzieś tam pleśnieć, dlatego wolę tradycyjnie w papier. Ok, dzięki za oglądanie. Wasze lajki i subskrypcje pomagają rozwijać się kanałowi. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam w jakikolwiek sposób zbierać nasiona. Warto je zbierać i wysiewać własnoręcznie rośliny. Mam nadzieję, do zobaczenia w niedługim czasie na następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.